Cześć kochani, dziś zmierzymy się z kolejną powieścią Ernesta Kleina, autora Playera One, którego, jak doskonale wiecie, ponieważ powtarzam to z uporem maniaka, przeczytałam za namową Uli, albo inaczej, Ula zmusiła mnie do przeczytania tej książki. Otóż przegrałam First Sentence Challenge, nie miałam innego wyjścia i w sumie dobrze się stało. Może nie zakochałam się w tej książce jakoś tak na maksa, niemniej jednak było to coś ciekawego, coś zdecydowanie wartego przeczytania, a także godnego polecenia. Coś, co sprawiło, że zainteresowałam się twórczością Kleina. Także dobrze się złożyło, że nie musiałam zbyt długo czekać na jego kolejną powieść, bo oto, uwaga, tydzień temu premier miała Armada, nad którą objęłam patronat medialny, do czego jeszcze przejdę. Najpierw jednak słów kilka o fabule. Otóż Zach Lightman, taki zwykły amerykański nastolatek, marzy o tym, by coś przerwało bezkresną monotonię jego życia. Najlepiej coś szokująco fantastycznego i rewolucyjnego, jak na przykład, no nie wiem, niespodziewane przybycie istot z innego świata. Chłopcze, mówisz, masz. Pewnego dnia obok szkoły Zacha ląduje bowiem Glewia, taki tam statek kosmitów, jakby żywcem wyjęty z jego ulubionej gry wideo, właśnie tej tytułowej Armady. Chyba nie muszą dodawać, że nasz bohater myśli, że ma halucynacje, ponieważ to tak, jakby nagle zobaczyć na niebie latającego TIE Fightera albo klingońskiego Warbirda, czy jakoś tak. W każdym razie, to co wydaje się przewidzeniem, szybko okazuje się największym koszmarem, z jakim będzie musiała zmierzyć się ludzkość. Bo jak myślicie, dlaczego wyprodukowano Gwiezdne Wojny? Dlaczego Gwiezdne Wojny odniosły taki sukces? Dlaczego do tej pory co jakiś czas powstają filmy albo seriale o inwazji obcych na Ziemię? Dlaczego też tak namiętnie gramy w gry komputerowe, których fabuła kręci się wokół tego, żeby skopać tyłek kosmitom? Pewnie wyda wam się to dość absurdalne, ale wszystko wskazuje na to, że te wszystkie popkulturowe twory science fiction powstały w jednym celu, mianowicie by przygotować nas na tę wojnę. Czy ją wygramy, czy przegramy? Odpowiedź poznacie sięgając po Armadę, którą czytało mi się zdecydowanie lepiej od Playera One. No może poza fragmentami dotyczącymi gier komputerowych, tak stricte tych gier komputerowych, bo również z tymi fragmentami miałam problem, gdy czytałam Playera. W każdym razie, choć książka ta jest dość przewidywalna, na nie sposób bowiem nie zgadnąć, jaki będzie finał całej tej historii, to mimo wszystko bawiłam się przy niej wyśmienicie, tak samo jak dobrze bawił się, oglądając takie dość przewidywalne hollywoodzkie produkcje o inwazji obcych na Ziemię, jak na przykład Dzień Niepodległości, jeden z moich ulubionych filmów, który mogłabym oglądać naprawdę chyba z milion razy. To samo tyczy się Armady, moim zdaniem to naprawdę świetny materiał na taką hollywoodzką superprodukcję. Przechodząc jednak do meritum, bardzo podoba mi się styl Kleina, jest bardzo prosty, bardzo lekki, widać, że autor naprawdę świetnie czuje się w takich powieściach młodzieżowych. Jego bohaterowie może nie są jakoś tak wybitnie nakreśleni, niemniej jednak wzbudzają większe emocje i większą sympatię niż na przykład bohaterowie Playera One, jeżeli miałabym porównać te książki. Jeżeli zatem miałabym wybierać pomiędzy Wade'em z Playera, a Zachem Lightmanem z Armady, stawiam na Zacha, chłopaka samotnie wychowywanego przez matkę, który ma taki bardzo wybuchowy temperament, nie potrafi za bardzo okiełznać swoich emocji, zwłaszcza wtedy, gdy zamiast Jody do głosu dochodzi imperator Palpatine. Jest to chłopak, który ma takie bardzo fajne, specyficzne poczucie humoru, które bardzo mi podpasowało i który nie potrafi zapomnieć o swoim ojcu, którego na dobrą sprawę nie poznał za dobrze, nie ma prawa go też pamiętać, ponieważ ten zmarł, gdy Zach był bardzo, ale to bardzo mały i jest to bardzo ciekawy wątek w tej książce. Tym, co podobało mi się jednak najbardziej, jest oczywiście cała masa odwołań do filmów, do seriali, do literatury, a także gier komputerowych o tematyce science fiction, a przede wszystkim wykorzystanie tych wszystkich popkulturowych tworów do stworzenia naprawdę niepokojącej teorii. Bardzo podoba mi się to, jak Ernest Klein ponaginał niektóre fakty, jak na przykład premierę Gwiezdnych Wojen, do tej całej teorii, do tej całej fabuły. Wyszło mu to naprawdę świetnie. Czytając tą książkę odniosłam wręcz wrażenie, że pisząc Armadę chciał złożyć hołd temu gatunkowi, że jest wielkim miłośnikiem science fiction, a przynajmniej tak mi się wydaje, że ta właśnie miłość do tego gatunku wyzierała z każdej kolejnej strony Armady. I teraz pytanie, czy udało mu się oddać ten hołd? Moim zdaniem tak, mówię to jednak jako laik, osoba, która do tej pory nie czytała chociażby słynnej gry Endera. Myślę jednak, że w końcu ją przeczytam właśnie dzięki Armadzie, która otworzyła mnie na ten gatunek, za co jestem Kleinowi ogromnie wdzięczna. Jak się okazuje, książki z gatunku science fiction wcale nie gryzą i nie są takie straszne. Właśnie dlatego nie wiem, dlaczego do tej pory omijałam je szerokim łukiem, jakoś sobie tak ubzdurałam, że nie lubię tego gatunku i nie będę czytać takich książek, z jednym wyjątkiem, bo przeczytałam chyba gdzieś tam kiedyś Wojnę Światów, a tak to stwierdziłam, że to jest złe.
złe i omijałam. Teraz jednak to wszystko się zmieni. Także polecam Wam Armadę, przy czym zaznaczam, że pierwsze 100 stron to taka cisza przed burzą. Właściwa akcja rozpędza się później i gdy już się rozpędza, to po prostu pędzi na łeb, na szyję. Ostatnie 24 godziny z życia naszych bohaterów to po prostu jedna wielka masakra. Dzieje się tam po prostu wszystko. Także raz jeszcze polecam Armadę, książkę bardzo ładnie wydaną, co pragnę podkreślić, bo właśnie nie pokazywałam Wam tego na Instagramie ani na Facebooku, w sumie nie wiem dlaczego, ale tak, ta książka wygląda na zewnątrz, doskonale wiecie, a jak wygląda w środku, zobaczcie, co znajduje się na wewnętrznej stronie okładki. Jest to model myśliwca przechwytującego, mamy go zarówno z przodu, jak i z tyłu, też coś tutaj jest i to wygląda naprawdę bardzo fajnie. Ta książka została naprawdę prześwietnie wydana. A co mamy z tyłu? Z tyłu mamy moje logo, jak widzicie. Dlaczego to logo się tutaj znajduje? Otóż dlatego, że objęłam patronat medialny nad tą książką. A dlaczego to zrobiłam? Ponieważ bardzo polubiłam tę historię. Mam więc nadzieję, że również i Wy ją polubicie. Także tym akcentem przechodzę do konkursu, który organizuję we współpracy z wydawnictwem Feeria, do zdobycia 3 egzemplarze Armady, które widzicie za mną. Pytanie konkursowe brzmi: jaki film, jaką książkę, jaki serial albo jaką grę komputerową o inwazji obcych na Ziemię lubicie najbardziej i dlaczego? Odpowiedzi wpisujcie w komentarzach poniżej, macie czas do końca stycznia. Wybiorę 3 najciekawsze odpowiedzi, takie, które najbardziej mi się spodobają. Wyniki opublikuję na moim fanpage'u na Facebooku i to by było na tyle. Armadę raz jeszcze Wam polecam, jeżeli będziecie po lekturze tej książki, koniecznie dajcie znać, co o niej sądzicie i co podobało Wam się bardziej. Armada czy Player One? Jeśli chodzi o mnie, lepiej czytało mi się Armadę, naprawdę. Player rzeczywiście miał świetną fabułę, taką bardzo oryginalną, ale jednak wykonanie Armady bardziej przypadło mi do gustu, naprawdę zdecydowanie szybciej mi się ją czytało niż Playera, także bardziej skłaniam się ku Armadzie, także to by było na tyle. Bardzo dziękuję za obejrzenie tego filmiku i do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, pa!